Oto przed Wami białe pudełeczko i będzie skrywać coś w sobie bardzo nietypowego, interesującego i tajemniczego. Z racji takiej, że od wielu, wielu lat nagrywam z gier materiały, początkowo robiłem z pierwszego urządzenia typu EasyCap, gdzie jakość w ogóle materiałów pozostawiała wiele do życzenia w tamtym czasie, to jednak człowiek z biegiem czasu przekonywał się, że musi inwestować w coraz to lepsze i lepsze urządzenia, aczkolwiek zawsze do tej pory było tak, że ta jakość z pewnych konsol ona była niewystarczająca na tyle, że niestety jeszcze wiele można by było tutaj w tym temacie poprawić. I dosyć ładnie zapakowane, sprowadzone z zagranicy, moi drodzy, RetroTINK 5X Pro. Tak, prosto z San Diego. Od razu taki pilocik w zestawie dostajemy, bo tam będzie dużo ustawień co do skalowania obrazu. Do Full HD póki co na razie by wystarczyło. Wiem, że wyszedł 4K, ale cena zwala z nóg, że tak powiem. Także niestety, ale jak macie $750, no to pozdrawiam. Tak na wydanie od razu. I od tego oto producenta, pomysłodawcy samego tego sprzętu, udało się wreszcie nabyć urządzenie, które było tak jakby w planach już od co najmniej 2 lat, jak nie 3, z adapterem na wejście z kartowe. Myślę, że się przyda. W jakiś taki sposób sensowny rozdzielić ten obraz. Mnie zastanawia, jak to pudełeczko wygląda. Zasilanie typowe na USB. Czyli ładowarkę można podłączyć do komputera i tak dalej. I tak oto to urządzonko wygląda. Bardzo ładna kopuła. I tak wejście na euro złącze. Na zasilacz typu poprzednie mikro USB. Typu nieco oczywiście HDMI, czyli ten obraz też będzie musiał być jakoś wyjściowy w tym sensie. Komponent albo kompozyt i S-Video do tego. I tutaj mamy na przodzie menu, option i input. Z tym inputem to też będziemy się bawić. Głównie to będę się bawił tak naprawdę, jak będzie wyglądał obraz między innymi na PlayStation 1, bo na tym mi bardzo zależy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze została kwestia przewodów, jakich będzie się używało do tego urządzenia. Kurczę, fajny materiał, podoba mi się. Taki uwłókniany. Dreamcast, Sega Saturn i w sumie te wszystkie takie starsze konsole, nie? NES, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, może nawet i PC Engine kiedyś będzie, bo będę sobie kombinował za jakiś czas. Ale to na razie bez szaleństw. I zobaczę jeszcze tylko, jakie baterie tu się znajdą. Chyba mniejsze paluszki, których niestety nie będę miał. Tak, te mniejsze. Tak, potrójne A. No nic, trzeba będzie skołować skądś. No i takie oto urządzonko, wiecie, sprowadzić. Tam był tylko problem z odprawą celną, ale z tego, co się doczytałem, ze Stanów Zjednoczonych nie trzeba płacić za urządzenia elektroniczne, bo jesteśmy w takim kraju, gdzie raczej nie robi się takich urządzeń, więc to nam nic nie zmienia w tym temacie. I za chwilę sprawdzimy sobie to urządzenie dokładnie na podglądzie. Pewnie będzie tylko Elgato podepnę najnowsze od razu pod urządzenie i wtedy sprawdzimy, jak wygląda faktycznie jakość z kilku konsol. Będzie duży test, także zapinajcie pasy i jedziemy. W porządku, także na chwilę pokażę Wam jedną grę na moment, zanim przejdziemy do pewnych ciekawszych rzeczy typu
ustawienia, jak się tego RetroThinka w ogóle aktualizuje, bo można go aktualizować, co ciekawe. Jest to bardzo łatwe. Wystarczy jeden program tak naprawdę zainstalować, ale o tym za chwilę opowiem. W porządku, jeszcze w międzyczasie, zanim przejdę do kolejnych testów już na osobnych filmach, to jeszcze Wam pokażę dokładnie, jak wygląda ten program i jak się wrzuca poszczególne aktualizacje. Macie taki program do pobrania, który pozwala Wam wyszukać na podstawie ściągniętego pliku, który możecie sobie od razu pobrać na jednej stronie, której zaraz Wam powiem. W porządku, także pokażę Wam od razu, z jakiego filmiku możecie spokojnie sobie zaktualizować RetroThinka 5X Pro. Z tego filmu How to X wchodzicie sobie od razu na sterowniki i od razu na urządzenie, narzędzie do samego systemu. I jeszcze na stronie retrothink.com wchodzicie sobie na zakładkę, już Wam mówię, blog. I tutaj macie jeszcze możliwość ściągnięcia sobie tego najnowszego do tej pory wydanego firmware'u, który już Wam rozszerzy znacząco te pozostałe opcje, które zostały całkiem fajnie dodane, tak jak możecie na niektórych filmikach starszych sprzed roku, dwóch zobaczyć, że menu bardzo się pozmieniało, wielu rzeczy tak naprawdę nie ma i jest tutaj tak naprawdę duża dysproporcja w odbiorze między tymi filmikami, więc sprawdzajcie najnowsze filmiki z tego roku. No i w sumie co robicie do tego, to tak, wkładacie sobie tego heksa. Jeszcze musicie mieć tylko podłączone urządzenie do USB tradycyjnie, tylko że gościu tutaj jeszcze mówi, że możecie... Take the unit and hold down the menu button. I teraz tak, tutaj jest sprawa taka, że na tym filmie jest mowa o tym, żeby przytrzymać przycisk menu na panelu głównym RetroThinku i w międzyczasie podłączacie przez przewód USB do komputera. And at the same time, connect it to the computer with the USB cord. Then let go the button. If you did it right, a red light will come. Na czerwony kolor się wtedy wyświetla, jeżeli nie, wtedy na niebieski i musicie powtórzyć cały ten proces, więc w zasadzie tutaj jest najprostsza rzecz z tego wszystkiego. Wybieracie flash i wtedy przez maksymalnie może 2 minuty, może 3, w zależności od tego, na jakim komputerze będziecie to robić, to będzie Wam całość tego programowania zmieniało, nadpisywało przeróżne ustawienia, przeróżne funkcje dodawało. Będzie tylko informacja na końcu, że wtedy cały proces instalacji jest udany i wtedy możecie już spokojnie wyłączyć program, odłączyć i wtedy już się cieszyć nowym oprogramowaniem do tego sprzętu. Karta pamięci już jest załączona, bo musiałem sobie sprawdzić, bo dwie mam w zasadzie w tym samym kolorze, więc trzeba by było je tylko dobrze oznaczyć. Jest trochę dłubaniny przy tym sprzęcie, powiem Wam szczerze, bo najpierw musicie zaktualizować w ogóle system do 3.27, już Wam pokazuję na pilocie. 3.71. Będziecie musieli, jak instalujecie najnowszą aktualizację, to jest 3.71. Szereg opcji jest do wybrania, ale to do tego za chwilę sobie przejdziemy. Ach, no tak, zapomniałem, że to jest japońska konsola i trzeba płytę butującą wziąć. Człowiek to się potrafi zakręcić. Nie, bo potrzebowałem płyty butującej, żeby wgrać Codebreakera. Konsola jest tak jakby ustawiona na japoński region, więc no siłą rzeczy niestety inaczej nie łączę gry palowskiej. Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Dreamcasta udało się uratować. Co bardzo śmieszne, wystarczyło tak naprawdę ten ostatni szpikulec do zasilacza wyprostować i to był w zasadzie podstawowy problem całego działania konsoli. Natomiast co śmieszne jest jeszcze to, że napęd i tak działał, tylko tam nie było pewnie odpowiedniego napięcia, żeby napęd w ogóle działał, więc gdybym to wiedział, to bym nawet nie musiał się posiłkować znajomym. Dobra, sprawdźmy sobie na krótko przy
pewnych ustawieniach, które Wam zaraz pokażę, bo obraz będzie nam się koloryzował. Będzie oczywiście wybór na 60 Hz. Ok, mamy SEGA. No, obraz jest nawet. Nie ma przeszkód. Rozciągnięty w miarę ładnie. Ja bym jeszcze, wiecie co, do tego detrotinka to ja bym jeszcze dał opcję troszeczkę wyostrzenia tego obrazu, w sensie, żeby litery były nieco bardziej czytelne na krawędziach, przynajmniej żeby nie było tych specyficznych pikseli, ale wiem, że to na tym głównie będzie polegała sama zabawa. Ale powiem Wam, obraz jest świetny. No, nieźle to wygląda. Najbardziej chyba będzie obrywał dalej interfejs, będzie tam minimalnie rozpikselowany na brzegach, ale to nic, to trzeba by było się tego spodziewać. Mam nadzieję, że przy kolejnych ewentualnych aktualizacjach nie będzie już takiej przeszkody, ale powiem Wam, no, zakup jak najbardziej był udany. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Weźmy sobie jakąś jedną przykładową planszę stąd. Ja w to kiedyś grałem, ale na Xboxie 360 zrobiłem prawie całe. Na osiągnięcie tylko tam jedno jest takie, gdzie nie wolno być złapanym przez komisarza. I ono nie jest takie łatwe, bo poziomów jest odrobinę. A niestety, ale ucięte głosy. I niestety bardzo łatwo idzie przegrać. A, to jest to zadanie. Ono nie jest jakieś przerąbane. Nie tak jak późniejsze zadania. No i powiem Wam, że rzeczywiście jest już sens nagrywać z konsol zdecydowanie. Mówię, jeszcze kwestia, moim zdaniem, wyostrzenia krawędzi liter by była najlepsza. I to by już w zasadzie wyłączyło moje wszystkie zmartwienia. Justice Radio jest zajebiste. To od razu trzeba sobie powiedzieć. Ale tak, wiadomo, na tej rozdzielczości rozszerzonej, którą ja zrobiłem, no nie ma co się dziwić, że te piksele będą. Lepiej by było dostosować rozdzielczość pod 4x3 i wtedy by już było naprawdę idealnie, ale nawet jak na tą rozdzielczość, to mogę tylko minimalnie ponarzekać. A wiadomo, że technologicznie pewnych rzeczy się jeszcze nie przeskoczy. Także to jest Jet Set Radio w ustawieniu z RetroTinka 5X. Już Wam powiem zaraz na jakich ustawieniach. To sobie przejadę jeszcze na próbę, żeby pokazać Wam te wspaniałości graficzne Dreamcasta 25-letniego już. Pół ćwierć wieku, słuchajcie. To jest naprawdę sprzęt. O kuźwa, co to było? Ja wiem, że nice. Ok, już Wam pokazuję, jakie tu są ustawienia, przynajmniej jakie ja zrobiłem. Więc tak, wejście macie z kart RGB. To, które ja sobie załatwiłem jakiś czas temu od pewnego znajomego czy tam gościa. 1080p, można to oczywiście sobie manipulować, ale mój telewizor wyświetla poprawnie 1080p i niższe rozdzielczości już dostaje kota. Takie ma ustawienia retorting położenia ekranu, takie ma proporcje. Będę przesuwał, to będę tutaj się bawił położeniem ekranu. Horizontal sampling, czyli tak jakby podbijanie tej ilości pikseli w pionie. W poziomie, oczywiście. Więc tak to wygląda. Można kombinować tak, 4x3. W wyższej rozdzielczości, w niższej dla PlayStation 1, dla Saturna 352,
N64, tutaj typowe 320 dla SNES-a i tutaj generyczne typowe 16:9, powiedzmy. Wertykalne, czyli pionowe skalowanie, to tutaj też jest w miarę ustawione i tutaj za bardzo, powiem wam szczerze, różnic nie widzę pomiędzy liniami pionowymi, nie widzę za bardzo, a nie, widzę, dobra, widzę, jest ostre, medium, o, na medium jak ustawimy, to nawet będzie moim zdaniem troszeczkę ładniej, zobaczę sobie na podglądzie, no może być nawet, a soft to będzie miększy, dobra. Ok, inaczej się nie da. The interlacer, czyli od przeplotowanie obrazu, już wam pokażę, jak to wygląda. Blend w miarę, ale bob odradzam, bo strasznie skacze ten obraz. Niby jest tutaj smooth bob, ale bardzo rozmywa z kolei krawędzie aż za nadto. ITVC 3x2 to do końca nie wiem, co to jest, ale widzę, że trochę wyostrzyło krawędzie właśnie, tak jak nawet bardziej o to by mi chodziło. Nie widzę różnicy. Locket 1 się oznaczyło na dole. Aha, no tak, bo się przestawiło z tamtym trybem. I Motion Adaptive, czyli chyba najbardziej sensowny. Do Dreamcasta przynajmniej wam polecam, jakbyście chcieli kupić urządzenie, to IVTC 3x2 albo 2x2 lub Motion Adaptive. Ja sobie ustawię na 3x2. Post-processing, czyli już tutaj nakładanie jakichś śmiesznych siatek tego typu LCD, no niestety pozostawia po sobie takie przykre pasy. Tutaj mamy przeróżne przeploty z promieniami. Chyba ilość linii, jaka może być. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, dokładnie. Ustawiamy sobie, ile ma być z symulacji przeplotu. Identity mode to nie wiem, też nie wiem, zaraz zobaczymy. A, też ustawianie pikseli w jakiś sposób, tylko do końca nie wiem jeszcze, bo nie obadałem tego. Maska to tutaj kolejne jakieś śmieszne warstwy są, ale wiadomo, że najlepiej jest na tradycyjnym Gamma Boost podbijanie kolorów. Nie będziemy nic podbijać, bo tutaj obraz będzie tradycyjny. I tutaj mamy ustawienia na podstawowe kolory, kontrast, jasność i tak dalej, ale widzę, że tutaj nic się nie zmienia, tak jak ja sobie wciskam na pilocie, więc niestety nic to nie da. I teraz tak, tutaj do końca nie jestem pewien LPF. Nigdzie nie widziałem w opisie do RetroTinka, co to jest, ale okej. Okay. Coś chyba sknociłem już w ustawieniach. A, dobra, bo to było na medium. Dobra, niech będzie tak. Dobra. HDMI to już tutaj sobie ustawiacie, czy ma być tak zwany genlock z HDMI, czy potrójne buforowanie, czy ustawianie typowo na 60 Hz, 50 Hz, 60. Kolory RGB, HDR, jeżeli oczywiście wam telewizor obsługuje, no mój nie obsługuje. Nie wiem, czemu jest cały niebieski. Dobre pytanie, po co to jest? VRR. Różna przepustowość danych, w sensie odświeżanie. Menu, można sobie ustawić mniejsze, malutkie, duże. Tutaj jeszcze mamy podświetlenie na pistolet świetlny, żeby było mniej więcej wiedzieć, jak wygląda sprawa z light gunem. Dobra. Ok. Dobra, możemy sobie profil zapisać danego ustawienia. Dobra, jeszcze sobie tylko wrócę do... Dobra, medium. I powiem wam szczerze, że obraz jest ładny. Przynajmniej w tym ustawieniu rozdzielczości. Także sporo mieliśmy przygód z samym tym ustawianiem tego. Ja jeszcze dopiero poznaję ten sprzęt, ale tak chciałem dosłownie na żywioł puścić. Zobaczyć te takie pierwsze... Może nie reakcja, ale takie momenty, kiedy jest możliwość... A, no tak, tak, tak. Znowu bym zrobił ten sam błąd. Także jeszcze sprawdziłem sobie mniej więcej PS2 i to już się wszystko potwierdziło z
tych obaw i komentarzy kilku z was, którzy pisali, że no to wszystko zależy też od przewodów i tu macie faktycznie rację, bo ja też tak sądziłem, że od przewodów to zależy. Podłączyłem sobie zwykły PlayStationowy kompozyt i obraz jest tak paskudny, nic się nie da z nim za bardzo zrobić, więc wszystko zależy od tego, jakie będziecie mieli podłączenie. Najbardziej polecane jest RGB z kart i bez tego nie ma w zasadzie sensu cokolwiek kombinować z tego typu urządzeniami, bo zawsze będziecie rozczarowani. Niemalże zawsze. Więc dlatego najczęściej zawsze największym powodem do kijowej jakości obrazu jest sam przewód. I nic więcej nie trzeba udowadniać, że nie przewód, a co innego. Ok, załączamy sobie Sonic Adventure 2. Dosyć łatwa gra do przetestowania w tym sensie, żeby zobaczyć, czy tam obraz nawet w ruchu będący będzie całkiem niezły. O, nie ta karta pamięci, poczekajcie. No i w porządku. Dobra, przy okazji jeszcze wam pokażę takie ciekawe rzeczy związane z motywami tutaj, które można sobie pobierać, bo domyślnie na Dreamcastie bez żadnego ingerowania w internet czy tam ewentualnie w jakieś programy można sobie wgrać, poczekajcie, a czemu tutaj nie mam żadnych motywów dodatkowych? Zaraz zobaczymy. Jest taki program, który się nazywa VMU Explorer. O, właśnie. I tutaj mamy przeróżne motywy, które można było sobie pobierać ze strony internetowej w Dreamcastie. Trzeba było wejść w zakładkę Homepage. I wtedy można było sobie w Stanach Zjednoczonych, chyba w Europie też najprawdopodobniej, ściągnąć sobie te motywy przeróżne, które tam były, ale nie tylko, bo jeszcze są takie jakby drobne dodatki do gry, czyli mniej więcej, przynajmniej do tych kartów, kilka pojazdów i nic więcej. Niby pierdoła, powie się szczerze, ale z drugiej strony już w tamtym czasie, kiedy internet był dosyć świeżym pomysłem do konsol, no to wiecie, zawsze to robiło jednak jakieś wow, że tu jednak w tym wypadku to można już było z poziomu konsoli na kartę pamięci coś z internetu wgrać, co jest w ogóle naprawdę na tamte czasy czymś popieprzonym. Generalnie tak wygląda sprawa, że RetroTink daje radę, ale trzeba troszeczkę jednak jeszcze zostawić pole do popisu ustawieniom i wtedy dopiero można już to nieco kombinować. Także fragment poziomu wam pokażę i taka mniej więcej zajaweczka będzie na początek nowego sposobu nagrywania. Zobaczymy jeszcze na ile będzie można jeszcze więcej z tego lepszego obrazu wyciągnąć, ale już chyba same tak jakby limity powiedzmy się kończą w momencie, kiedy sprzęt jest tak zrobiony. Ale powiem szczerze, że to jest fajna opcja na rozbudowanie sobie sprzętowe samego pomysłu na pokazywanie gier, bo w sumie to na tym trzeba się skupiać. I to do tego jeszcze z urządzeń dosyć dla niektórych legendarnych, a dla niektórych dosyć poukrywanych. Powiem szczerze, sprzęcik fajny, ale wiecie, w cenie $300 no to możecie jeszcze kupić tego 4K RetroTinka, ale to już jest wydatek, mówię, duży. Także do rozdzielczości 2K mniej więcej, powiem wam szczerze, wystarczy. Tak jak tutaj zauważyłem, że nawet nagrywarka sam skaler RetroTink pokazuje rozdzielczość 1440, no to już nawet tutaj macie możliwość na swoim telewizorze akurat odpali sobie taką grę w takiej rozdzielczości, ale wiadomo, no, będzie to jakoś upskalowane. Ale mimo wszystko jest już jakiś sposób nagrania. Jeżeli ktoś nie ma telewizora starszego albo takiego, który ma wejścia na powiedzmy te analogowe podłączenia, no to wtedy już macie ewentualnie zapewnione to, że na waszym najnowszym telewizorze sobie zagracie. Co nie stanowi najmniejszego problemu, nie?
No także jeszcze będę robił testy w międzyczasie. Zobaczymy, jak one wypadną. Sobie zanotuję najważniejsze zmiany. To, co już w sumie najbardziej mi zostało, to jeszcze tylko kupić sobie ten HDMI splitter do PlayStation 3, żeby sobie już przeprowadzać obraz z PS3 normalnie. Już w zasadzie takie ograniczenia tego typu, że nie mogę z jakiejś konsoli nagrać porządnie materiału, no to już nie będzie. Mam nadzieję. Mam nadzieję. To dopiero początek drogi z RetroThinkiem, także będziecie na bieżąco informowani przeze mnie, jak będzie wyglądała sprawa z poszczególnymi sygnałami. Z GameCube'em się najbardziej obawiam, bo tam trzeba będzie w ogóle zajebisty przewód załatwić. Ale zobaczymy jeszcze, nic nie jest stracone. No i w porządku, także to by było na tyle z testu RetroThinka tak na razie na świeżo, bez żadnego kombinowania w ustawieniach tak bardzo mocno, także jakbyście wiedzieli, jakie konkretne są ustawienia pod daną konsolę najlepsze, wiem, że jest strona ku temu poświęcona od samego producenta, pana Marka Chi, to wiem o tym, ale jak wy byście mieli jakieś dobre pomysły, to zapraszam do sekcji komentarzy. No i co, to by było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam, wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym materiale z jakiejś konsoli, z testów, z nowszych gier na starszą konsolę, może z recenzji takich lżejszych, jeżeli się uda. No i z tego wszystkiego, o czym powinno być mówione na tym kanale. Do zobaczenia.